Misiu. Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. W poszukiwaniu przygód, w gęstwinie pełnej kwitnących kwiatów i śpiewających ptaków mieszka Miś Brązuś. Jego futro lśni w kolorze złocistego miodu, a oczy błyszczą jak dwie gwiazdki na nocnym niebie. Tego słonecznego poranka, gdy rosa jeszcze błyszczała na listkach, nasz bohater obudził się z wyjątkowym planem. Postanowił wyruszyć na poszukiwanie przygód. Zebrał swoje ulubione rzeczy do małego plecaka, w tym kompas, mapę i oczywiście trochę miodu na drogę. Pamiętał, aby być ostrożnym w swojej podróży. Szlak, którym podążał, był pełen kolorowych kwiatów. Szedł przez łąki, przeskakiwał strumyki i wspinał się na małe pagórki. Każdy krok budził w nim nowe emocje, od radości po odrobinę strachu, ale Miś Brązuś jest odważny i gotowy na każde wyzwanie. Miś stanął na skraju i z zachwytem spojrzał przed siebie. A widoki były niesamowite. Rozległe pola, błyszczące jeziora i góry sięgające nieba. To dopiero początek mojej przygody, pomyślał, ruszając przed siebie. Nagle zobaczył samochód, a obok niego krzątał się zajączek. Przywitał Misia i przedstawił się, że ma na imię Zefir i jest kierowcą tego samochodu. Szuka towarzysza do wspólnej jazdy, zapytał Misia, czy jedzie z nim. Oczy Misia Brązusia rozbłysły chętnie, wsiadł do samochodu razem z zajączkiem. Patrzył z zachwytem, jak zmienia się krajobraz i dostrzegł coś na horyzoncie. To był wielki zamek zbudowany z piasku. Zefirze, co to za zamek? Zapytał Miś Brązuś. Zefir odpowiedział, że to zamek pustynnego wiatru. Słyszał, że mieszka tam tajemniczy czarodziej. Miś Brązuś powiedział, żeby przekonali się, czy jest to prawda. Pojechali do tego zamku. Drzwi zamku otworzyły się same, jakby zapraszały ich do środka. Wewnątrz było jeszcze bardziej niesamowicie. Ściany lśniły złotym piaskiem, a podłoga była jak najdelikatniejszy jedwab. Z cienia wyłonił się czarodziej. Był to wysoki lis. Witajcie, podróżnicy, powiedział. Jestem lis, czarodziej tego zamku. Uśmiechnął się i powiedział, że ma dla nich pewne zadanie. W dalekiej krainie za siedmioma wzgórzami rośnie drzewo życia. Trzeba znaleźć złoty liść i położyć go obok drzewa życia. Wtedy cały las rozbłyśnie na nowo. Zajączek i Miś Brązuś powiedzieli, że będą szukać. Dostali mapę, która wskazywała drogę do drzewa życia. Lis ostrzegł ich, żeby byli ostrożni. Wyruszyli kierując się otrzymaną mapą, która miała ich zaprowadzić do krainy, gdzie rośnie drzewo życia. Przed nimi czekały niesamowite spotkania i trudne zadania do wykonania. Wędrując dalej w poszukiwaniu drzewa życia, dotarli do tajemniczego miejsca, pełnego luster. Była to wielka przestrzeń, gdzie stały różnorodne lustra, o różnych kształtach i rozmiarach. Każde lustro miało coś wyjątkowego, co sprawiało, że odbicie wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Zobacz, zajączku, zawołał Miś Brązuś, podchodząc do pierwszego lustra. Wyglądam tutaj jak olbrzymi balon. Lustro było wypukłe, a każdy, kto się w nim przejrzał, wyglądał jak balon. A co z kolejnym lustrem? Kiedy spojrzeli w jego stronę, zobaczyli coś bardzo zabawnego. Zajączek miał tutaj wyjątkowo długie nogi i małą, malutką głowę, jak jakieś nasionko. Wyglądał tak komicznie, że nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Zobaczmy następne lustro, powiedział Miś Brązuś, podbiegając do kolejnego lustra. Tym razem łapa była gigantyczna, wyglądała jak u olbrzyma, a druga łapa była malutka, jak u niemowlaka.
Ich nosy były tak długie, że przypominały trąbę słonia, a uszy były ogromne jak skrzydła nietoperza. W następnym lustrze wyglądali, jakby mieli kręcone wąsy, które zawijały się w kształt sprężyn. Oczy były malutkie jak koraliki, a głowy wyglądały jak ogromne garnki. Śmiechom nie było końca, kiedy podchodzili do kolejnych luster. Jedno sprawiało, że mieli wielki brzuch, malutkie nogi, ogromną głowę, malutkie, krótkie łapy. W innym widzieli siebie jako wysokich, szczupłych, jakby byli zrobieni z gumy. Ich ciała były długie i wiotkie, jak spaghetti. Te lustra są niesamowite, powiedział miś Brązuś. Każde z nich pokazuje nas w zupełnie inny sposób. A może te lustra chcą coś pokazać? Może uczą, że każdy z nas jest inny i może wyglądać zupełnie inaczej. Kiedy tak bawili się wesoło, przeglądając się w zabawnych lustrach, nagle usłyszeli głośne pęknięcie. Obrócili się szybko i zobaczyli, że jedno z luster rozbiło się. Małe kawałki szkła leżały wszędzie wokół, błyszcząc w słońcu jak małe gwiazdki. O nie! Trzeba teraz coś z tym zrobić! Zawołał miś Brązuś. Przyjrzeli się uważnie rozsypanym kawałkom. Wyglądało na to, że ich zadaniem jest ułożyć te kawałki z powrotem w całe lustro, ale trzeba być ostrożnym, żeby się nie skaleczyć. Najpierw zaczęli szukać więc rękawiczek, żeby chronić łapy przed skaleczeniem. Potrzebny był również klej, żeby lustro trzymało się w całości. Zajrzeli za największe lustra, ale nie znaleźli tam niczego. Podeszli do małego domku, który stał na skraju polany. Domek wyglądał jak z bajki. Miał kolorowe okiennice i drzwi ozdobione kwiatami. Może tam znajdziemy, czego szukamy, zaproponował zajączek. Weszli do domu. Zobaczyli, że jest pełen różnych narzędzi i przedmiotów. Na jednym ze stołów leżały rękawiczki. Były miękkie i wygodne, idealne do pracy ze szkłem. Znalazłem rękawiczki, zawołał zajączek, podnosząc parę dla siebie i dla misia Brązusia. Sięgając po te rękawice ze stołu, nagle zajączek stracił równowagę i zawołał. O nie! Zajączek wpadł do ukrytej dziury w podłodze. Miś Brązuś stał obok. Zdążył tylko zobaczyć, jak zajączek znika. Podbiegł do krawędzi i spojrzał w dół. Zobaczył, że jego przyjaciel siedzi na dole. Na szczęście był cały i zdrowy. Nic mi nie jest, ale potrzebuję pomocy, żeby się stąd wydostać, powiedział zając, machając łapą. Miś Brązuś rozejrzał się wokół, szukając czegoś, co mogłoby się przydać. W pobliżu dostrzegł starą, mocną gałąź leżącą na ziemi. Zaraz cię stamtąd wyciągnę! Zawołał miś Brązuś, podbiegając do tej gałęzi. Chwycił ją mocno i podszedł z powrotem do dziury. Złap ją mocno, zajączku, ja cię wyciągnę! Zając chwycił gałąź obiema łapkami i zaczął się wspinać. Miś stał nad dziurą, trzymając gałąź z całych sił. Zajączek powoli wspinał się do góry, a miś Brązuś obserwował, aby jego przyjaciel był bezpieczny. Po chwili zając dotarł na górę, wdrapał się na powierzchnię, dziękując misiowi za pomoc. Nie zapomniał również o rękawiczkach. Mogli iść dalej. Teraz nadszedł czas na odszukanie kleju. Zaczęli szukać w szafkach, na półkach i pod stołami. Zauważyli starą skrzynię stojącą z boku, na której było pełno pajęczyn. Odgarnęli je i otworzyli, ale nie znaleźli tam tego, czego szukali. Zauważyli jednak coś interesującego. Była to buteleczka z zakrętką. Bardzo im się spodobała, więc zabrali ją ze sobą. Idąc dalej, zastanawiali się, gdzie mogą znaleźć ten klej. Kiedy tak wędrowali,
Nagle zaczęło zanosić się deszczem. Deszcz zaczął padać gęsto i wolno, grubymi, lepkimi kroplami. Miś uścisnął swoją łapkę, aż poczuł, że coś lepkiego osiada na jego futrze. Patrząc w górę, zauważył, że drzewa pokrywały się jakby galaretką, a ich futra były trudne do rozdzielenia z powodu lepkości. Po chwili zorientowali się, że to nie jest zwykły deszcz. To był deszcz z kleju. Miś i jego towarzysz wymienili spojrzenia pełne zdziwienia, ale szybko zrozumieli, że to, czego tak szukali i potrzebowali, właśnie spadło im z nieba. Kiedy buteleczka była już pełna, widzieli, że mają wystarczającą ilość kleju, aby ukończyć swoje zadanie. Wrócili do miejsca, gdzie znajdowało się rozbite lustro. Założyli rękawiczki i zaczęli je starannie układać. To było jak układanie puzli. Była to wielka układanka, gdzie każdy kawałek musiał idealnie pasować do kolejnego. Miś, Brązuś i Zając dopasowywali fragmenty szkła. Ten jest częścią środka, informował Miś Brązuś, łącząc kolejny kawałek. Pracowali razem, kawałek po kawałku, aż w końcu lustro zaczęło nabierać swojego kształtu. Gdy wszystkie fragmenty były już na swoim miejscu, wzięli buteleczkę z klejem i delikatnie nakładali na połączenia, żeby lustro się trzymało. Po wielu trudach, pracy i skupieniu lustro było całe, a jego powierzchnia lśniła jeszcze piękniej niż wcześniej. Spojrzeli na swoje odbicia i uśmiechnęli się. Zrobiliśmy to razem, powiedział Miś Brązuś. Teraz lustro jest jak nowe. Razem możemy zrobić wszystko. Nawet najtrudniejsze zadania stają się łatwiejsze, kiedy współpracujemy. Kiedy wydawało się im, że to już koniec niespodzianek, nagle na ich drodze pojawiła się gigantyczna żaba. Powiedziała, żeby przyszli dalej i ustąpiła im miejsca. Kolejna przeszkoda była jeszcze fajniejsza. Tańczące drzewa, które śpiewały zagadkowe piosenki. Śpiewały, że jeśli chcą przejść dalej, muszą tańczyć razem z nimi i zgadnąć, które drzewo śpiewa o drzewie życia. Nagle usłyszeli, żeby zaczęli tańczyć w rytm piosenek, śmiejąc się i skacząc. Fragment jednej z piosenek brzmiał, że w złotym lesie, w świetle słońca, złoty liść na wietrze pląsa. To ta piosenka, zawołał Miś. A drzewa przestały tańczyć i ustąpiły miejsca, prowadząc ich dalej. Po tych tańcach i zagadkach wreszcie dotarli do końca labiryntu. Przed nimi otwierała się piękna dolina. Znajdowało się tam drzewo, na którym umieszczony był złoty liść. Trzeba było go odnaleźć. Podeszli do drzewa i odnaleźli ten jeden złoty liść, który lśnił w słońcu. Mamy to! Krzyknęli. Złoty liść błyszczał jak mały skarb, a w jego sercu rosła radość i duma. Ale mieli jeszcze jedno ważne zadanie do wykonania. Zastanawiali się, gdzie iść teraz. Wędrowali dalej. Dotarli do starego, małego dębu, który znał wszystkie tajemnice lasu. Dąb opowiedział im o tym drzewie życia, które rośnie na szczycie najwyższej góry w okolicy. Wyruszyli więc w podróż na szczyt góry. Droga była długa. Trzeba było wspinać się po stromych skałach, przechodzić przez rwące strumienie i omijać przeszkody. W końcu dotarli na sam szczyt góry, gdzie znajdowało się drzewo życia. Gdy dotarli do drzewa życia, które było sercem lasu, zatrzymali się i spojrzeli na nie. Drzewo życia było ogromne. Jego konary sięgały wysoko w niebo, a liście szumiały.
Miś ostrożnie położył złoty liść obok drzewa życia. W tej samej chwili, gdy liść dotknął ziemi, wokół nich zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Drzewo życia rozbłysło jasnym blaskiem, a jego gałęzie zaczęły się rozwijać i kwitnąć. Kwiaty rozkwitły na każdym drzewie w lesie. Ptaki zaczęły śpiewać swoje najpiękniejsze melodie, a zwierzęta wyszły z ukrycia, radośnie biegając wokół. Las odżył jak nigdy dotąd. Każde drzewo, krzew, kwiat promieniowały nowym blaskiem. Patrząc na miejsca, które odwiedzili i przygody, które przeżyli, poczuli radość. To była niezwykła podróż. Razem zrobiliśmy coś wspaniałego dla naszego lasu, powiedział miś Brązuś, uśmiechając się szeroko. Ale to nie koniec tych przygód. W naszym świecie każda chwila jest przygodą. Jeśli Ci się spodobało, zostaw proszę kciuka w górze i do usłyszenia w kolejnych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.